205 osób zarażonych w Polsce i 5 ofiar śmiertelnych w raciborskim szpitalu, natomiast na temat liczby zarażonych pacjentów odmówiono nam informacji. Zuzanna Schrader, witam Państwa we wtorek i zapraszam na dzisiejszy program. Niestety możliwe, że koronawirus dotarł również do raciborskich władz. Po dyrektorze szpitala Ryszardzie Rudniku, który okazało się, że jest jednak zdrowy, domową kwarantanną objęci zostali także m.in. prezydent i wiceprezydent Raciborza. Panowie wraz z zaproszonymi gośćmi i mediami uczestniczyli tydzień temu w spotkaniu w Urzędzie Miasta z ministrem Michałem Wosiem, który wczoraj oficjalnie poinformował, że jego wynik badania na obecność wirusa jest pozytywny. W poniedziałek 9 marca w sali kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz odbyło się spotkanie dotyczące przywrócenia ruchu kolejowego na trasie Racibórz-Racławice Śląskie. Wzięli w nim udział samorządowcy, dziennikarze i Michał Woź, który wczoraj na swoim facebookowym profilu poinformował, że potwierdzono u niego zachorowanie koronawirusem. W związku z tym wszyscy, którzy mieli z nim kontakt zostali objęci 14-dniową kwarantanną domową. W ratuszu poza mediami były to m.in. władze Raciborza, powiatu i Pietrowic Wielkich. Okazało się, że minister, który jest pierwszym oficjalnym zarażonym raciborzaninem, mógł zar narazić się od pracownika lasów państwowych, z którym się spotykał i o którego również wykryto wirusa. Michał Woj zaznaczył też, że czuje się dobrze, i zaraz po odebraniu telefonu z wynikiem o swoim stanie poinformował premiera i ministra zdrowia.